Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Będzie mi dzisiaj bardzo trudno z Wami rozmawiać, ponieważ dokładnie naprzeciwko mnie jest słońce, ale chciałabym, aby w takim momencie zachodu słońca, abyście zobaczyli ten filmik. Za mną widzicie już ten kawałek magicznej oazy, który jest prawie gotowy. I chciałabym w dzisiejszym filmie omówić Wam troszeczkę, dlaczego ten ogród powstał. A mianowicie powstał on jako takie miejsce akupunktury dla naszej planety Ziemi, miejscu bardzo negatywnym energetycznie, miejscu, które można było porównać z pustynią, bo było kompletnie wysuszone i dopiero poprzez sprowadzenie tutaj wody, poprzez system stawów, założenia stawów, udało się to miejsce zmienić ten jak gdyby mikroklimat. Wcześniej jest to miejsce nie jakieś na Księżycu czy w jakimś odosobnieniu, bo nie jest sztuką stworzenie oazy w miejscu, gdzie już jest natura, gdzie już natura jest nietknięta ręką człowieka. Sztuką jest stworzenie magicznej oazy w miejscu, które było wcześniej zniszczone przez człowieka. I dokładnie dlatego tutaj magiczna oaza. Cały system powstania magicznej oazy to było najpierw wykupienie i wydzierżawienie gruntu, a następnie usunięcie z niego trawy afrykańskiej, które widzieliście na ostatnim filmie. Trawa ta została tutaj sprowadzona przez hodowców bydła i ona wytępiła wszystkie inne rośliny. Dlatego pierwszym naszym krokiem było jej usunięcie i za każdym razem, gdy poszerzamy oazę o następne jak gdyby miejsce, to musimy znowu rozpocząć ten żmudny proces usuwania tej trawy. Trawa afrykańska rośnie na głębokości do 2,5 metra, dlatego należy ją wykopać do samego końca, aby ona nie rosła jak gdyby na nowo w naszych świeżo posadzonych, słabych roślinkach. Następnie wykopujemy takie doły, w których umieszczamy kartony, następnie umieszczamy w tym spalone kawałki drewna, wszelkiego rodzaju odpadki takie rolnicze, czyli można to tak nazwać, wszystkie wycięte jakieś drzewa, jakieś rośliny, wszystko idzie do tego dołka i następnie myśmy zamówili tutaj w niedalekiej fabryce tak zwanego cukru trzcinowego wytłoki z trzciny cukrowej, które również włożyliśmy do dołka i wszystko przesypaliśmy ziemią. I w ten sposób powstaje taka możliwość do rozwoju naturalnej gleby. Naturalna gleba to jest taki bardzo, bardzo maleńka warstwa, która pokrywa naszą kulę ziemską i która w większości została zniszczona przez rabunkową gospodarkę człowieka. Znacie to z takiej zwykłej praktyki, jak uprawia się ziemię, a mianowicie uprawia się tak, że najpierw spryskuje się wszystko środkiem chwastobójczym, na przykład firmy Roundup, nazwy Roundup, firmy Monsanto, który wyniszcza wszystko, który wchodzi również do gleby, który wchodzi do wszystkich organizmów żywych, który my później zjadamy w warzywach i owocach i dlatego na przykład jest tak powszechnie znana niepłodność, ponieważ również jest to wynikiem działania tego środka. Ale nie tylko ten środek, wiele innych jest stosowanych w ten sposób, aby wyniszczyć wszystko to, co zielone, a następnie podpala się to, a następnie wykopuje się maszynowo takie rządki i sieje się tak zwaną monokulturę, czyli na przykład na iluś tam hektarach tylko zboże, na iluś tam hektarach tylko kartofle i tak dalej. I oczywiście, aby to wszystko rosło, ponieważ ta naturalna gleba została zniszczona, używa się środków tak zwanych nawozów sztucznych. I oczywiście to wszystko trafia na nasz stół i potem dziwimy się, że jesteśmy chorzy. W magicznej oazie to nie ma miejsca. Tutaj nie używamy żadnej chemii. Wszystko, czego używamy, to są środki naturalne. Kompost, odpadki takie z warzyw i owoców, które jemy, czy wszelkiego rodzaju również odchody zwierząt. Zachęcam Was ze szczerego serca, aby również coś takiego robić u Was. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś grunt, który chciałby również przekazać dla magicznej oazy, to byłoby najwspanialsze, abyśmy mogli również stworzyć takie ogrody w Polsce. Ale jeżeli ktoś chciałby używać tego gruntu tylko i wyłącznie dla siebie, to również może korzystać tutaj z naszego doświadczenia i zakładać takie magiczne oazy u siebie w domu i mieć wówczas warzywa i owoce ze swojego własnego ogródka bez jakiegoś większego nakładu pracy. Ponieważ wszystko w magicznej oazie opiera się na tak zwanej permakulturze,
oraz na kulturze mieszanej, czyli wszystko rośnie razem. Tak jak w lesie tropikalnym, gdzie rosną drzewa, na nich rośliny pnące, a pod nimi krzaki owocowe i wszelkiego rodzaju warzywa i owoce pomieszane. Czyli nie ma takiej grządki metr na metr, która zawiera tylko ogórki, bo to jest nienaturalne i wówczas te ogórki wymagają nawozów sztucznych, czy jakiejś pomocy, czy środków spryskujących i tak dalej. Jeżeli tego chcemy uniknąć, to musimy je pomieszać na przykład z czosnkiem, z cebulą, z czymś, co naturalnie będzie je chroniło przed chorobami. Jednocześnie można tworzyć grupy roślin, ale my je tworzymy w formie takiej okrągłej, czyli nie kwadratowej, ale spiralnej, co wiadomo ma również wpływ na energię. Formy spiralne znacie również z mojej książki, nowej książki, jak aktywować pozytywne energie w Waszym otoczeniu, jak usuwać te negatywne, i tam macie spirale lewoskrętne, prawoskrętne, jak je również możecie wykorzystać w Waszym domu, w Waszym mieszkaniu, aby te aktywne, pozytywne energie do Was przyciągnąć i usunąć te negatywne, czyli usunąć pecha, usunąć wszelkiego rodzaju te zakłócenia energetyczne. Moi kochani, będę musiała prawdopodobnie zmienić teraz kąt patrzenia, bo nie widzę już kompletnie nic w kamerze, gdyż wyszło słońce. Ale chciałabym ten temat dalej dla Was omówić i mam nadzieję, że te takie przeszkody techniczne Wam nie będą przeszkadzać. I tutaj bardzo, bardzo chciałabym Wam podziękować za wszelkiego rodzaju udzielanie się, czy to za datki na rozwój magicznej oazy, na posadzenie drzewa, na system nawadniający, czy również na to, że adoptujecie kawałki oazy i w tych kawałkach są sadzone Wasze rośliny, które do mnie wysyłacie, czy wszelkiego rodzaju również nasiona. To wszystko możecie dalej wysyłać i będzie ono umieszczane w Waszych kawałeczkach, w Waszej magicznej oazy. Dziękuję również za pomoc w budowie domku dla jaszczurek, który widzieliście już na poprzednim filmiku. To jest pierwsza część ukończona, następna część będzie w tej chwili, jest w budowie i będzie Wam ukazana na kolejnych filmach. Zachęcam Was również do sadzenia warzyw i owoców na własnych balkonach, a także w oknach, aby mieć swoje własne roślinki bez środków chemicznych. I tutaj bardzo się cieszę, że takie pomysły rozwijają się i na przykład w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych już jest bardzo dużo ludzi, którzy się aktywują i którzy tworzą ogrody owocowe wspólne, czyli kilka rodzin razem w samym centrum miasta. To jest niesamowicie pozytywny wkład w rozwój i ratunek dla naszej planety. Nadszedł taki czas, w którym te siły negatywne przejęły jak gdyby ten ster, czyli są w większości jak gdyby w tej chwili na naszej planecie i dlatego właśnie teraz, tak jak nigdy wcześniej, właśnie teraz potrzebne jest, aby te siły pozytywne, abyśmy się wszyscy zjednoczyli, bo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. Dlatego to jest ważne, aby walczyć o każde drzewo, o każdą roślinę, o każdy gatunek, który jest zagrożony wyginięciem i aby stworzyć warunki do życia również w miastach dla trzmieli, pszczół, wszelkiego rodzaju owadów. Nawet jeżeli ma być to tylko Wasz ukwiecony balkon, to zawsze to już jest coś. Bardzo często w Waszych listach piszecie do mnie, że tak, gdy się czegoś dorobicie, to wykupicie kawałek w górach i tam stworzycie również pozytywną, taką magiczną oazę. Albo, że chcecie coś takiego stworzyć, a nie wiecie jak. Te filmiki służą do tego, aby Wam pokazać, co można zrobić własnoręcznie. Są również motywacją, inspiracją. I również taką inspiracją do tego, aby nie czekać, bo odkładając coś na później, to kiedyś może być za późno, a może również dojść do tego, że nigdy Wam się nie uda zdobyć tego kawałeczka i umierając na łożu śmierci powiecie, a chciałam coś zrobić, a mnie się nie udało. I nie przez przypadek inkarnujemy dokładnie w tych czasach. Nie przez przypadek żyjemy tutaj i teraz w tych czasach. I dlatego należy działać, należy się łączyć pozytywnie
I to wychodzące słońce w tej chwili za chmur jest takim może znakiem na to, żebyśmy połączyli się wszyscy razem. I jeżeli nie możecie już inaczej, to proszę wziąć sobie udział w tym rytuale wspólnym w każdą pełnię księżyca dla naszej Matki Ziemi i dla magicznej oazy, aby mogła się dalej poszerzać. Jeżeli nie wiecie, co zrobić u Was na miejscu, to możecie zawsze tutaj dołożyć jakąś cegiełkę, jakiś kawałeczek, abyśmy mogli dalej poszerzać, abyśmy mogli tworzyć dalsze stawy i to miejsce do przetrwania dla wszystkich istot zagrożonych wyginięciem. I na samo zakończenie taki przykład, że jeżeli jedno drzewo stoi samodzielnie na pustyni, to wiatr, drapieżniki, wszystkie inne stworzenia mogą je bardzo szybko zniszczyć i przewrócić. Ale dużo drzew wspólnie tworzy las, silny las, który jest w stanie bardzo wiele poruszyć. Zachęcam Was z całego serca, tych osób, które jeszcze nie widziały tego filmu, aby ten film sobie obejrzeć. Film pod tytułem Avatar. I ten film jest dla mnie osobiście takim właśnie przesłaniem, aby coś zmienić na naszej planecie. Czyli jest ta siła negatywna, która w tej chwili jest w większości, która wyniszcza wszystko. Wiecie dokładnie, że planeta jest wyschnięta, że są kataklizmy, że brakuje wody pitnej w niektórych obszarach, że wyniszczenie, zanieczyszczenie planety przekroczyło już wszelkie jakiekolwiek wyobrażenia ludzkości. Dokładnie teraz należy działać, należy się jak gdyby zdeklarować, czy stoicie po tej stronie negatywnej, tej stronie niszczącej, czy po tej stronie pozytywnej. Czy wspieracie wysyp naszej planety, konsumpcję, wszelkiego rodzaju takie te sfery negatywne, czy nawet myślicie negatywnie, czy stajecie po tej stronie aktywnej, tej stronie walczącej, która walczy w obronie tych gatunków zagrożonych, w obronie naszej Matki Ziemi. Moi kochani, i nie przez przypadek inkarnujecie w tych czasach, jesteście dokładnie tutaj i teraz na Ziemi. Ważne jest to, aby właśnie teraz działać. I do tego Was zachęcam i bardzo dziękuję za wszystkie Wasze listy, za wszystkie Wasze pytania i za to, że jesteśmy wszyscy razem. Wasza Maria Bukardi.